Na rynku usług finansowych nie brakuje możliwości pożyczania pieniędzy. Także szybkich pożyczek na nieduże kwoty potrzebnych w różnych sytuacjach, na przykład kiedy trzeba kupić nowe meble lub pralkę. Chwilówka bez BIK, czyli w domyśle brak wymaganej historii kredytowej. Pieniądze dostanę szybko, pytanie, ile za to zapłacę? Chwilówki mają to do siebie, że zaciągane czy pożyczane u nieprofesjonalistów mogą prowadzić do bardzo wysokiego oprocentowania takich pożyczek albo wpadnięcia w swoistą pułapkę, kiedy podmiot pożyczający czy osoba pożyczająca podchodzi do klienta w sposób nieuczciwy i stosuje zabezpieczenia bądź takie formy działania, które trwale uzależniają taką osobę od podmiotu czy osoby pożyczającej. Jeśli decydujesz się na wzięcie szybkiej pożyczki, szczegółowo zapoznaj się z ofertą i porównaj ją z ofertą bankową. Według przepisów ustawy o kredycie konsumenckim klient ma prawo odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Nie musimy podawać żadnej przyczyny rezygnacji. Wzorzec takiego oświadczenia powinniśmy otrzymać przy podpisaniu umowy. Pamiętajmy, że pieniądz kosztuje, w związku z tym reklamy, że coś jest za 0% czy nic nie kosztuje, po prostu są nieprawdziwe, bo nikt właściwie pożyczający pieniądze nie może sobie pozwolić na to, żeby na tej działalności nie zarabiać. Czy to będzie instytucja licencjonowana, czy szczególnie nielicencjonowana, trzeba patrzeć, że w jakiejś formie te pieniądze trzeba oddać, po prostu zwiększoną ilość kapitału. To są zabiegi czysto marketingowe, nie zawsze legalne. Niezależnie od tego, jaką formę kredytu czy pożyczki wybierzesz, zawsze zwracaj uwagę na następujące parametry: RRSO, opłaty wstępne, okres spłaty, koszt za przedłużenie, opłaty za powiadomienia i wezwania do zapłaty. Pośpiech w finansach to często zły doradca. Jeśli pożyczasz, rób to z głową.